Agnieszka Hałas, program Powiększenie. Dobry wieczór Państwu, a z nami dzisiaj w studio Robert Czechowski, dyrektor Lubuskiego Teatru. To konsekwentnie też dobry wieczór Państwu. Panie dyrektorze, chciałam się zapytać o powód tego, że zebrało się Panu na amory, bo po takich spektaklach jak Lepszy Świat, czy Nikt nie byłby mną lepiej, nagle poczciwa ławeczka w Lubuskim Teatrze zagości. Ładnie Pani zaczęła o tych amorach. Całe życie miałem głowę właśnie zanurzoną w studni amorów, ale myślę, że to tak jest, że po prostu bez miłości naprawdę ciężko żyć, a ta sztuka w wyjątkowy sposób opowiada właśnie historię pewnej niespełnionej miłości i opowiada o mechanizmach, które niestety bardzo często nami kierują. Bardzo dużo jest przepięknych, romantycznych, cudownych, naiwnych, łatwowiernych dziewcząt i chwała Bogu za to z jednej strony. Z drugiej jest cała masa cynicznych graczy, facetów, którzy są myśliwymi, którzy wyławiają te złote rybki, żeby się pobawić nimi przez 5 minut. To ta sztuka z grubsza o tym opowiada, ale to tylko z grubsza, ale oczywiście w świecie jest tak, że są też cyniczne, myśliwe, które zdobywają skalpy wrażliwych, czy nadwrażliwych, czy kruchych, czy bezbronnych mężczyzn. I o takich sztuki realizowaliśmy. Od choćby, przypomnę, Po prostu Leon, Po prostu, gdzie biedny, nadwrażliwy sprzedawca, daltonista, sprzedawca kolorowych odkurzaczy nie mógł się w żaden sposób wywikłać z labiryntu ramion okropnych czarownic pod tytułem teściowa, żona, która mu każe solić i pieprzyć tyle, mówię oczywiście o kulinariach, tyle, ile ona sobie życzy, a ten bidaczek mówi, co to znaczy szczyptę do smaku, powiedz 3 ziarenka, 5 ziarenek, kobitki czasami potrafią być straszne, ale generalnie jesteście fascynujący i w większości sztuk, które realizuję, staram się to podkreślać, że bez dziewczyn, bez kobiet, które są najpiękniejszym dziełem Pana Boga, nasze życie biednych mężczyzn nie miałoby najmniejszego sensu. Mówiąc zupełnie serio, wracam do ławeczki. Skąd ławeczka? Ławeczkę realizuje się w teatrze wtedy, kiedy się ma gwiazdorską obsadę, a my taką mamy. Tatiana Kołodziejska i Jasiu Młyński to są absolutne filary naszego zespołu. Ludzie bardzo doświadczeni teatralnie, o niebywałej wrażliwości i inteligencji. I powiem Pani, że praca z nimi to jest czysta rozkosz. Ja nie tyle reżyseruję, ile patrzę, jak oni grają. Oczywiście podpowiadając i będąc takim akuszerem, ja im się przyglądam jak roślinkom i tylko troszeczkę doleję wody, troszeczkę dosypię soli, otworzę bardziej okno, żeby więcej światła czy słońca wpadało, a oni idą dalej. Sztuka jest przepiękna, bo to była właśnie taka pierwsza myśl, żeby ich obsadzić, bo my wcześniej ławeczkę widzieliśmy na przykład w wykonaniu Żółkowskiej i Gajosa, czy Fraszyńskiej i Żmijewskiego. To też są pary aktorskie w bardzo różnym wieku. Tutaj doświadczeni aktorzy Kołodziejska i Młyński. Czy od razu przyszli na myśl? Prawda jest taka, że pomyślałem, że patrząc na... To były właściwie takie potrójne skojarzenia. Pierwsze takie, że chciałbym bardzo mocno dryfować w naszym repertuarze teatru trochę bardziej w stronę, powiedziałbym, bardziej przystępną percepcyjnie dla widza. Mieliśmy wysyp bardzo abstrakcyjnych, czasami eksperymentalnych, poszukujących nowego języka, świeżego języka teatralnego w wykonaniu głównie młodych reżyserów sztuk. Na razie odczuwam jako dyrektor i widz jednocześnie ten chyba najbardziej życzliwy teatrowi przesyt lekki, jeżeli chodzi o taki kierunek. I chciałbym, albo może po prostu nasycenie. Może. I chciałbym, żeby teraz troszeczkę odelżyć i pójść w stronę bardziej przystępną widzowi, bardziej ludzką i może mniej abstrakcyjną, co nie znaczy nieartystyczną. I ławeczka jest takim klasycznym przykładem. Opowiada pozornie bardzo prostą historię o zawiedzionej dziewczynie, łatwowiernej i takim małym oszuściku,
który, jak się okazuje, wcale nie jest taki do końca cyniczny, taki do końca mocny, taki bezduszny. Okazuje się, że tak naprawdę jest, podobnie jak ona, bardzo samotnym, spragnionym miłości facetem, któremu wydawało się, że jak założy maskę takiego cynicznego gracza, uwodziciela i manipulatora, to łatwo przejdzie przez życie. Prawda jest taka, że oboje są bardzo wrażliwi, oboje są spragnieni miłości, oboje są samotni i Pan Bóg, który na nich patrzy z góry, dziwi się, że się nie łączą w parę przez głupotę, przez nadwrażliwość, przez jakieś lęki i obawy. I to jest historia miłości, jaką każdy z nas na różnym etapie swojego życia doświadczył. Ta ławeczka jest ławeczką metaforyczną, symboliczną. Ławeczka to jest rodzaj miejsca magicznego, gdzie miejsca spotkań. Czasami na ławeczce starsze osoby karmią gołębie, czasami siedzą dzieci i bawią się, czasami zakochani, czasami menele łoją kolejnego bełta. No, różnie to bywa. Jak w życiu, to jest miejsce magiczne. I jak się ma Jasia i Tatianę, a jeszcze jak się pamięta, że zagrali fantastyczne role w Przyjaznych duszach, grając duchy, które przez niefrasobliwość, chłodząc, jednocześnie płynąc łódką, chłodząc w wodzie szampana i zapominając o tym, że się nie umie pływać, topią się i jako duchy dopiero uświadamiają sobie, że za mało się kochali, za mało byli z sobą, ale już jest za późno, bo jak się chcą pocałować, to się przenikają i żyją już tylko życiem innym. I ja sobie zadałem takie pytania, co by było, gdybyśmy ułożyli taki serial, gdyby te duchy Tatiany i Jasia z Przyjaznych dusz popatrzyły jako bogowie na ten świat i na przykład gdyby ci bogowie zobaczyli jakąś dziwną ławeczkę, na której siedzą jakieś dziwne dwie postacie i coś przeżywają. I gdyby przez chwilę spróbowały utożsamić się z tymi postaciami i dla innych bogów na Olimpie opowiedzieć te historie, może ku przestrodze, może ku rozrywce. Bogowie pewnie się nudzą tam na górze, więc czasami żyją naszym życiem, a czasami o nas zapominają. Jeden z filozofów powiedział, że właśnie teraz jest taki czas, kiedy Pan Bóg o nas zapomniał i jakby się stąd wyprowadził, zostawił nas samych. Ale ten temat wody przenosi się dalej też również do ławeczki, bo podobno w scenografii maczał palce również Urząd Morski ze Słupska. Proszę nam uchylić rąbka tajemnicy. Co zobaczymy na scenie? No, pomyśleliśmy, że gdyby tacy bogowie popatrzyli na taką ławeczkę, czy to koniecznie musi być właśnie taka szablonowa ławeczka w parku na ławce, czyli ławeczka, krzaki, gdzieś tam w tle jakaś remiza, w której odbywa się pewnie podejrzana dosyć impreza, lecą kaczuszki, jak na przykład ta, jak u Gajosa i Żółkowski. Bardzo piękna interpretacja. My idziemy w troszkę inną stronę, poszukaliśmy miejsca bardziej uniwersalnego. Może to niekoniecznie musi być klasyczny park. Co to jest, nie zdradzę. Niech ludzie przyjdą i sami tego doświadczą. Takiej ławeczki wprost też nie ma. My raczej szukamy pewnej metafory i pewnej przenośni, zachowując wszystkie rzeczy zasadnicze i uniwersalne. Podpowiem tylko tyle. Widzę, że pan dyrektor nie chce zdradzić. Za dużo nie chcę powiedzieć, oczywiście. Powiem tylko tyle, że Urząd Morski bardzo nam pomógł i nasi przyjaciele z teatru w Słupsku, żeby bardzo znaczące elementy scenografii były przetransportowane do nas i żeby zapach z północy tu się pojawił. I to będzie miało swoje uzasadnienie w interpretacji. My w tej interpretacji ławeczki też dotykamy czegoś, co zwykle się skreśla. Mianowicie dla mnie punktem wyjścia były didaskalia, czyli przypisy od autorskie, które tylko są podpowiedzią, jak należy realizować daną sztukę. A my no z tego właśnie, zrobiliśmy... to też jest takie nowum, bo ławeczka już była ugryziona podobno 25 razy w samym Lubuskim Teatrze po raz trzeci. Co nowego?
pan chce wnieść jako reżyser? Każdy twórca wnosi swoją wizję świata, swoją wrażliwość, swoją inteligencję, swoje piętno, krótko mówiąc, a widzowie oceniają, na ile ono się różni od poprzedników. Ja zawsze buduję własny świat i tutaj również zadałem sobie pytanie razem z Jasiem, razem z Tatianą i z Pawłem Stachowiakiem, który wyczarowuje nam muzykę grając ją na żywo, improwizując, i z Wojtkiem Stefaniakiem, który jest autorem scenografii i projektantem kostiumów. Wyczarowaliśmy własny świat. To, jak będzie przyjęty, zobaczymy. Na pewno będzie to inna ławeczka. Proszę się nie obawiać, nie ma tam żadnych, niczego nie dopisujemy na modłę współczesnego polskiego teatru, niczego nie przestawiamy. Czasami skracamy, bo niektóre rzeczy są już nieco zwietrzałe i zatrzymujemy się wyłącznie na tych, które są uniwersalne, a jest ich bardzo dużo i uważam, że w tym sensie ten tekst, mimo że jest osadzony w realiach Związku Radzieckiego gdzieś lat 80., to nie ma większego znaczenia, bo opowiada o współczesnych ludziach, o współczesnych tematach w sposób zabawny bardzo często, bo przypominam, że to jest komedia romantyczna. Czasami widz uroni łezkę, na co ogromnie liczymy. O, to właśnie chciałam zapytać. Czy chusteczki będą potrzebne? Myślę, że tak. Jak gra Tatiana i Janusz, to zwykle tak jest, że tych wrażliwych ludzi na widowni po prostu poruszają. I tu są takie momenty wzruszeń, dużo momentów bardzo, bardzo dowcipnych, dużo momentów ekspresyjnych. Sztuka kameralna oparta na mistrzostwie aktorskim, a w tym przypadku mamy dwoje mistrzów, od których młodzi aktorzy, którzy dopiero ukończyli szkołę, a zawitali na naszym statku szaleńców, będą mogli się uczyć, jak należy podejść do pracy, jak należy interpretować rolę, jak grać formalnie, nienagannie i osadzając to na własnej wrażliwości, inteligencji, poczuciu humoru. Ja myślę, że to jest dwójka fantastycznych aktorów i jest dla mnie wielkim zaszczytem, że przyszło mi z nimi pracować. Ławeczka atakuje z podwójną mocą w przyszły weekend. Już szykuje się premiera i w piątek, i w sobotę. I w piątek, i w sobotę. Zapraszamy 7 listopada na godzinę 19. W piątek będzie pierwsza premiera. I 8 listopada w sobotę, gdzie będzie też o godzinie 19, druga premiera. Dlatego to są dwie równoważne premiery, ponieważ miejsc mamy nie za dużo. Gramy na dużej scenie, ale z widownią również na dużej scenie, tak jak mniej więcej jak w Trash Story, więc mamy około 150 miejsc maksymalnie. Wszyscy nasi przyjaciele nie zmieszczą się na jednym spektaklu, więc zgodnie z tradycją nie tylko naszego teatru, realizujemy dwie równoważne, równoprawne premiery, dwa bankiety, dwa razy te same przemówienia, aczkolwiek dwa razy inne emocje, bo aktor codziennie jest inny i to jest nieprawdopodobne, jak ktoś mi kiedyś mówił, no przecież pan ogląda po 40 razy, kilkadziesiąt razy, bo tak robię, swoje i nie tylko swoje spektakle w naszym teatrze, czy panu się to nie znudzi? Każdy spektakl jest totalnie inny. Raz aktor jest chory, raz jest szczęśliwy, raz jest porzucony, więc teraz mamy takiego aktora, nie zdradzę oczywiście nazwiska, który, to jest nieprawdopodobne, gra fenomenalnie, a cierpi okrutnie. I tu się przypomina Herling Brudziński, który ciągle zadawał pytanie, czy musi tak być, że zło i cierpienie musi generować piękno i dobro? Czy nie dałoby się, żeby z dobra pomnażać po prostu to dobro i piękno z piękna? Nie. Taka jest natura ludzka i tak jest skonstruowany świat, że jak skowronek, któremu zabiorą samiczkę, jest sam i cierpi, to śpiewa najpiękniej. Ale to jest strasznie okrutne. To nasz skowronek gra teraz fenomenalnie. No nie pozostaje nic innego, jak powiedzieć, do zobaczenia na ławeczce. Zapraszam bardzo gorąco panią, zapraszam państwa, liczę na to, że to będzie kolejny przebój w naszym teatrze. Robert Czechowski, dyrektor Lubuskiego Teatru i reżyser Ławeczki, był naszym gościem. Pocahontas z naszej telewizji. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.